plon to jest kasa, ale plon plus jakość to jest bardzo dobra kasa. Dlaczego trzymam ten kamień? Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, jestem dzisiaj w okolicach Miłosławia, w Wielkopolsce, na plantacji cebuli. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego trzymam ten kamień, ponieważ ta cebula, która tutaj rośnie, jest tak twarda jak kamień. Sezon 2022 to bardzo obiecujący sezon dla producentów cebuli pod kątem sprzedaży, ale był on też wyjątkowo trudny, jeżeli chodzi o uprawę. Presja wciorniastków, mączniaka, stemfylium, to wszystkim spędzało sen z powiek. Jak wiemy, niektóre plantacje zostały tutaj zmasakrowane, jeżeli chodzi o żerowanie wciorniastka, niektóre pod kątem stemfylium. Rafał, gospodarz, u którego jesteśmy dzisiaj, postawił na odmianę Rokito, która jest naszą wiodącą odmianą w portfolio, jeżeli chodzi o świeży rynek i długie przechowywanie. Cechuje ją bardzo wysokie wyrównanie. Każdy producent wie, że plon to jest kasa, ale plon plus jakość to jest bardzo dobra kasa, a plon plus jakość to jest właśnie odmiana Rokito, więc warto stawiać na sprawdzone odmiany takie jak Rokito, które zapewnią nam i plon i jakość. Super twarda, zobaczcie szyjkę, idealnie cieniutka, łuska, patrzcie jak silnie i mocno przylega, zobaczcie jakie wyrównanie. 80% cebul w kalibrze powyżej 60 mm. Rokito przede wszystkim wyróżnia się bardzo dużą ilością zamkniętych łusek, co predysponuje tą odmianę do bardzo długiego przechowywania. Patrzcie na to Rokito, idealny towar handlowy. Dziś zbieramy Rokito, pierwszy hektar już poszedł, jest na magazynie. Plon w granicach 70 ton. Na razie tak szacujemy na brudno, ale raczej wszystko tutaj będzie na worek drobnego bardzo mało. Także kalibraż, wszystko w tym roku w porządku. Widać, że rok był dosyć trudny. Ziemia tak samo, klasa 4B5 tutaj w tym miejscu. Piaszczysta, ale jednak plon jest zadowalający. Kolejną odmianą z naszego portfolio, którą również prezentujemy, jest odmiana 3557. To już jest klasyka, jeżeli chodzi o portfolio marki Seminis. Odmiana, która przede wszystkim dedykowana jest na stanowiska, które są nienawadniane. Czym cechuje się odmiana 3557? Przede wszystkim bardzo wiernym plonem. W większości w rozmiarze handlowym. Można ją przechowywać tutaj do końca maja. Jasna łuska, dobrze przylegająca, cienka, zamknięta szyjka. To jest wszystko to, czego poszukuje rynek, czego poszukują sieci supermarketów, czego poszukują rynki hurtowe. Więc jeżeli zastanawiacie się Państwo nad odmianą, którą chcecie uprawiać na stanowiskach nienawadnianych, z myślą o sprzedaży typowo na worek, zachęcam do spróbowania odmiany 3557. Bardzo ciekawą propozycją z marki Seminis, z palety Risburgerów, jest również odmiana Pakito. Jest to odmiana, która jest polecana przede wszystkim do sprzedaży na świeży rynek. Charakteryzuje się bardzo wysokim wyrównaniem, bardzo ładną, jasną łuską, która również bardzo dobrze przylega. Cienka, zamknięta szyjka, no i przede wszystkim przechowywanie. Możemy ją przechowywać nawet do końca maja.